Krzysztof Jackowski jest jednym z najwybitniejszych, a zarazem najskuteczniejszych jasnowidzów w Polsce. Od lat pomaga służbom w poszukiwaniach zaginionych osób oraz w rozwiązywaniu zagadek, które wydają się niemożliwe do rozpoznania. Teraz ostrzega Polaków. Niedługo wszyscy będziemy świadkami najgorszych dni od setek lat. Trzeba się na to dobrze przygotować. Jasnowidz przez wiele lat dopracował do perfekcji swoje zmysły i wykorzystuje swoje zdolności, aby czynić dobro. Ma na swoim koncie wiele rozwiązanych spraw. W swojej 20-letniej karierze pomógł w odnalezieniu około 700 osób oraz ponad 1000 cennych rzeczy, zwierząt i tak dalej. Nie ma w Polsce drugiego jasnowidza z takim dorobkiem. Nawet Komenda Główna Policji potwierdza jego zdolności i docenia pomoc. Teraz Krzysztof Jackowski ostrzega wszystkich Polaków przed strasznym okresem. Zbliżają się ciężkie dnie dla wszystkich. Mamy jeszcze czas, żeby się przygotować, ale znając życie, nie za wiele to da. Jak zawsze Polacy średnio się przygotowują na to, co nadchodzi. Będzie naprawdę ciężko. Krzysztof Jackowski o zimie w Polsce. Jackowski w swojej wizji ujrzał bardzo ciężkie czasy dla Polaków. Czeka nas zima stulecia i to jeszcze w tym roku. Według jasnowidza mamy powody do obaw, bo czekają nas śnieżne zamiecie i silny wiatr oraz mróz. Jackowski mówi, że trzeba będzie uważać na drogach, ponieważ większość będzie bardzo oblodzonych. Pamiętajmy, że zima za każdym razem zaskakuje kierowców niezależnie od tego, czy zmienili już opony na zimowe i czy służby wkroczyły do akcji odśnieżania. Grudzień ma do połowy miesiąca być całkiem ciepły. Dopiero od 15 możemy spodziewać się drastycznej zmiany pogody, w tym nawałnic, mrozu i silnego wiatru. Taki stan rzeczy ma się utrzymać do 24 grudnia. Potem znowu zima trochę odpuści, by w styczniu i lutym wrócić z podwójną siłą i uderzyć w Polskę. Jackowski mówi, że takiej zimy dawno w Polsce nie było i najmłodsi na długo ją zapamiętają. Czy spodziewamy się kolejnej zimy stulecia? Być może tak. Ostatnia taka miała miejsce 40 lat temu. Między 1978 a 79 rokiem było tak tragicznie, że w wielu miastach nie działała komunikacja miejska, a dziesiątki dróg było całkowicie nieprzejezdnych. Całe wsie były odcięte od świata z powodu braku prądu i dostaw jedzenia. Musimy się przygotować, że czekać nas może kolejna taka zima. Tegoroczne wakacje minęły tak szybko, że ciężko było się nimi nacieszyć. 3 września uczniowie wrócili do szkół. Początek roku szkolnego to także najlepszy dowód na to, że powoli zbliża się jesień. W tym roku rozpocznie się ona 23 września.
Zapewne wielu z nas zastanawia się także, jak będzie wyglądać tegoroczna zima 2018. Kiedy dokładnie się rozpocznie najzimniejsza pora roku? C.pl postanowił zapytać o to Krzysztofa Jackowskiego, słynnego jasnowidza z Człuchowa. Jego zdaniem, pierwsze symptomy nadchodzącej zimy, zobaczymy już w październiku. Zima w tym roku będzie anomalią. W moim odczuciu najzimniejsza pora roku zmiesza się z jesienią. Czeka nas bardzo chłodna i śnieżna zima. Pierwsze symptomy możemy odczuwać już w październiku. Ten miesiąc będzie bardzo nietypowy. Z kolei w listopadzie aż takich anomalii nie będzie. Moim zdaniem w grudniu i w styczniu może być bardzo śnieżnie. Temperatury nie będą zbyt niskie, raczej typowe jak na tę porę roku, powiedział nam jasnowidz Jackowski. Zbliżająca się zima 2018 to z pewnością ta pora roku, za którą większości z nas nie przepada. Za oknem często pada śnieg, podróżowanie jest utrudnione, a lubi też trzaskać mróz. Nic więc dziwnego, że wiele osób stara się dużo wcześniej przygotować na nadejście mało przyjemnej aury. Wyciągamy z szafy kurtki i buty na zimę, ale często spoglądamy też w prognozy pogody, aby nie dać się zaskoczyć zimie. C.pl postanowiło zapytać o długoterminową prognozę na zimę 2018 Krzysztofa Jackowskiego, słynnego jasnowidza z Człuchowa. Oto, co nam powiedział o najmroźniejszej porze roku. Jasnowidz Jackowski o październiku 2018. Ja uważam, że październik do połowy, a nawet może do 22 dnia miesiąca, będzie jak na tę porę roku, ciepły. Tuż po tym nastąpi załamanie pogody i co najdziwniejsze mogą się pojawiać epizody ze śniegiem. To nie będzie jeszcze zima, ale spore ochłodzenie, twierdzi wizjoner. Jasnowidz Jackowski o listopadzie 2018. Sytuacja unormuje się w listopadzie. Pogoda w tym miesiącu będzie mało przyjemna, dżdżysta. Będą się czasem zdarzać okresy słoneczne, ale już znacznie rzadziej niż choćby w październiku, przewiduje Krzysztof Jackowski. Jasnowidz Jackowski o grudniu 2018. Grudzień zacznie się w moim odczuciu w miarę ciepło, ale wtedy doświadczymy też pierwszego poważnego ataku zimy. Wydaje mi się, że w okresie między 15 a 24 grudnia może padać obficie śnieg i chwycić tęgi mróz. Po okresie świątecznym zima nieco odpuści, przewiduje jasnowidz Jackowski. Jasnowidz Jackowski o styczniu i lutym 2018. W styczniu i w lutym będzie już poważna zima. W stosunku do innych zim, w ostatnich 8-9 latach, to będzie poważna i tęga zima. Przyszłoroczny styczeń i luty to będą okresy zimy, której od dawna u nas nie było. W
styczniu, a nawet już w grudniu mogą wystąpić ostre mrozy, powiedział se.pl Krzysztof Jackowski, słynny jasnowidz z Człuchowa.